Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażę Wam Lala Lupsi Tiny's Jewelry Maker, czyli maszynkę do robienia biżuterii 2 w jednym. W skład tego zestawu wchodzi specjalna maszyna do robienia biżuterii, mamy też specjalne nitki, małe laleczki Lala Lupsi, które również mogą posłużyć jako koraliki. Oraz 300 kolorowych koraliczków. Nasza maszyna wygląda jak wesoły, diabelski młyn. Nasze laleczki mogą się na nim bawić. Co do koralików, możemy je włożyć do kubeczków, a z kubeczków będą one wpadały do naszej specjalnej kopuły. Też dokładać koraliki bezpośrednio do naszej magicznej kopułki. Takie kolory, jakie sobie wybieramy. Troszkę takich, troszkę takich. Jeszcze może troszeczkę żółciutkich. I co dalej? Teraz możemy przygotować nasz sznureczek. Ja wykorzystam sznureczek, który był w zestawie, ale możecie wykorzystywać również sznureczki, które macie w domu. Przeplatamy przez specjalną pętelkę nasz sznureczek. Mocno napinamy go i włączamy przycisk. Teraz spójrzcie, co się będzie działo. Jak widzicie, koraliki zaplotły się nam na naszym sznurku. Teraz, żeby stworzyć z niego naszyjnik, powoli uwalniamy jedną i naszyjnik gotowy. Ta zabawka jest bardzo fajnie wykonana. Na dodatek można się bawić w tworzenie własnej biżuterii. Podoba mi się bardzo ten pomysł oraz wykonanie tej zabawki. Oceniamy ją na 5 gwiazdek. Jeżeli chcecie zobaczyć podobne zabawki, zaglądajcie na kanał kochamzabawki.pl.